Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest Motodziennik w Czwartek. Serdecznie zapraszam, a dzisiejszy program zaczniemy od dwóch amerykańskich motoryzacyjnych potęg: od firmy Ford i od koncernu General Motors. I na dokładkę od koncernu PSA. Ale zanim zaczniemy na dobre uprzedzamy, optymizmem raczej nie powieje. A to dlatego, że w Stanach eksperci coraz częściej zastanawiają się, czy obecność General Motors i Forda w Europie jest jeszcze w jakikolwiek sposób uzasadniona. Z naszej perspektywy zarówno Opel, jak i Ford to firmy reprezentowane na drogach licznie, a przez klientów wybierane chętnie. Skoro samochody znajdują nabywców, firma zarabia i interes się kręci, jednak jest zupełnie inaczej. O kłopotach z Oplem informowaliśmy nie raz, ale jeśli popatrzymy. Na liczby to robią one piorunujące wrażenie. Europejskie oddziały koncernu, czyli Vauxhall i Opel, przez ostatnie 13 lat przysporzyły GM strat w łącznej kwocie 15 miliardów dolarów. Miliardów na tylko w 2011 roku. Straty europejskiego przyczółka wyceniono na ponad 700 milionów dolarów. Nic zatem dziwnego, że co i rusz słyszymy o kolejnym planie naprawczym. Analitycy przekonują też, że próba znalezienia klientów na Opla była bardzo dobrym pomysłem. Tyle, że GM się z tego wycofał. O problemach firmy Ford słychać mniej, by ograniczyć koszty, przestawiono się na produkcję globalną. Nowe fiesty, Fokusy czy Mondeo wyglądają i będą wyglądać niemal identycznie na całym świecie, co znacznie ograniczy wydatki. Przez ostatnie 8 lat, aż 6 zakończyło się na sporym plusie, ale być może dobra pasa minęła, skoro ubiegłoroczna strata europejskiego oddziału oscylowała w okolicach 500 milionów dolarów, a może być jeszcze gorzej, zwłaszcza, że kryzys w branży moto w Europie dopiero się zaczyna. Wskazują na to nie tylko kiepskie wyniki finansowe gigantów, ale ale również informacja sprzed dwóch dosłownie dni, tym razem z koncernu PSA. Jego przedstawiciele, ale też dyrektorzy z Renault alarmowali pół roku temu, że samochodów we Francji budować się nie opłaca. Przykładem miało być Renault Clio, montowane we Francji o ponad 1300 euro taniej na sztuce w Turcji. Firmy poprosiły francuski parlament nie o pomoc finansową, ale o pomoc przy restrukturyzacji. I mamy pierwsze efekty: aż 10 tysięcy osób zatrudnionych w PSA straci pracę, a to blisko 10% całej załogi. Bratować Finanse w kwietniu sprzedano też paryską siedzibę koncernu, choć adres się nie zmieni, bo firma zaczęła budynek leasingować. Ale żeby nie było dziś tak czarno i ponuro, to zakończymy w Czechach. Tam najwyraźniej jest tak dobrze, że auta, zaraz po tym jak się delikatnie ubrudzą, wykorzystywane są do szkoleń operatorów koparek. Na tym filmie widać wyraźnie, jak praktycznie nowa, a na pewno nieuszkodzona skoda superb rozrywana jest na strzępy przez ładowarkę i koparkę. Czemu nie wiemy? Może to jakaś budżetowa wersja testów i P, a może to jakaś reklamacja albo nagranie dla telewizyjnego show. Kolejna porcja nowości już jutro, a jeszcze dziś o 18.40 w Radiu TOK FM opowiemy Państwu o tym samochodzie, który stoi za mną. To jest Citroen DS3 Racing, kosztuje 125 tysięcy złotych, ma pod maską 200 koni i jest to najprostszy i najszybszy sposób, żeby się zabić. Dlaczego? O tym opowiemy Państwu już dziś w Radio TOK FM, a teraz zapraszam na spotkanie z naszym kącikiem historycznym zatytułowanym Samochody i Wielka Polityka. Dzisiaj mamy internet, telefony komórkowe, konsole do gier i kilkaset stacji telewizyjnych. Trudno jest się na czymś skupić, trudno czymś fascynować. Zmienili się ludzie, zmienił się też świat. Są lepsze drogi, szybsze i bardziej bezpieczne samochody. Kiedyś członkiem ekipy Rajdu Paryż Dakar mógł zostać tylko urodzony bohater. Człowiek odważny, świetnie wyszkolony i ze skłonnością do brawury. Dzisiaj z powodzeniem startują celebryci. Brakuje bohaterów, ale jeszcze 30 czy 40 lat temu było ich naprawdę wielu. Wspomnieliśmy przez moment o Rajdzie Dakar, jego trasa liczyła w 2010 roku nieco ponad 9 tysięcy kilometrów, ale w roku 1970 miało miejsce chyba najbardziej szalone motoryzacyjne przedsięwzięcie, liczące ponad 25 tysięcy kilometrów. Był to rajd z Londynu, a dokładniej z Wembley do stolicy Meksyku. Imprezę zorganizował brytyjski Królewski Automobil Club, a na starcie pojawiło się ponad 100 załóg, wśród nich kilka timów fabrycznych, m.in. Ford oraz Moskwicz, ale były też przygotowane przez producenta Citroeny i Austinę a także dwa auta marki Rolls-Royce, BMW, Volkswagen Bugi, a nawet Mercedes 280 SE. Trasa prowadziła przez praktycznie całą Europę i Amerykę Południową, a kierowcy mieli osiągnąć metę tuż przed rozpoczęciem piłkarskich Mistrzostw Świata. Trasa liczyła wiele odcinków specjalnych. Niektóre z nich liczyły nawet po 900 km. Nic więc dziwnego, że rajd ten do dzisiejszego dnia uważany jest za jeden z najbardziej wyczerpujących i wymagających. I to zarówno od kierowców, jak i maszyn. Na mecie pojawiły się tylko 23 załogi. Reszta albo Uszkodziła samochody, albo się poddała. Zwyciężyła ekipa Forda, ale trzecie miejsce w kategorii konstruktorów zajął Moskwicz, aż trzy radzieckie zespoły pojawiły się na mecie, na miejscu 12, 17 i 20. Tę szaleńczą wyprawę ukończyła też jadąca Fordem Escortem polska ekipa z markiem Wachowskim na fotelu pilota i oczywiście z Sobiesławem zasadą za kierownicą. I na tym dzisiejszy odcinek kończymy. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne, ale to dopiero jutro. Do zobaczenia.